kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Dziś jest trzecia niedziela Adwentu. Na ołtarzu palą się już trzy świece. Cieszymy się, że połowa przygotowań już minęła. Ale nie znaczy to, że możemy się już przestać starać. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy jeszcze bardziej tęsknić do zbliżającego się przyjścia Dzieciątka Jezus. Posłuchajcie kolejnej opowiastki o Kasi i Olku. Czy patrząc czasem na innych, widzisz tylko to, co jest w nich złe? Szukając w kimś zła, tracimy okazję, by zobaczyć to, co jest w nim dobre. Pewien kolega Olka mówi o nim ostatnio same złe rzeczy. Wypomina mu jego wady, nawet je wyolbrzymia. Tak, jakby wszystko, co robi Olek, było złe. Nasz bohater myśli przez to, że jest coraz gorszy, a nawet czasami naprawdę robi złe rzeczy. Widząc to, jego siostra Kasia zaczęła go żałować. Zastanawiała się, co może zrobić, żeby pomóc bratu, by wzmocnić jego dobrą wolę. Z pomocą przyszedł jej dziadek. Olek ma też całkiem sporo zalet. Musisz mu je uświadomić. Najlepiej ponazywaj mu je głośno. Kasia obserwowała pilnie swojego młodszego brata. Zwracała uwagę na to, co robi dobrze. Zaczęła mu też o tym mówić, gdy Olek narzekał na swoje wady. A wiesz, czego ten kolega w tobie nie widzi? Że jesteś cierpliwy i pomocny. Kiedy indziej zaś wspomniała, że Olek potrafi się też dzielić i jest wyrozumiały. Ty naprawdę tak sądzisz? Na takie pytania Kasia spokojnie opowiadała mu, kiedy zauważyła jego dobre cechy. Nie chwaliła go. Mówiła to w taki sposób, jakby zauważyła, że ma zielone oczy. Olek ostatnio więcej się uśmiecha i stara, by jego zalety były bardziej widoczne niż wady. Zastanów się, jakie zalety ma ktoś, w kim wszyscy widzą tylko wady.